ja na przykład jestem człowiekiem, który nie potrzebuje mieć fajnego auta, może kiedyś sobie kupię jakieś fajne. A ważniejsze są dla mnie takie rzeczy, które trzeba zrealizować, które w perspektywie czasu przyniosą mi większe korzyści niż to auto, które będę jeździł. Cześć Wam, moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, 7:25, moja żona pojechała do Warszawy z Marceliną, bo ja byłem wcześniej i dzisiaj mam cały dzień dla siebie, aby pracować i odrobić te zaległości, które wynikły z tego, że ja byłem tydzień temu w Warszawie z moją córką i pokażę Wam w dzisiejszym odcinku, jak wygląda mój dzień pracy. Na początek dnia jadę na swój plac, gdzie mam magazyny samoobsługowe, gdzie mam parking tak naprawdę i garaże wynajmuję. Czyli mam tak jakby trzy takie usługi, które zauważyłem, że są fajne. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Teren jest zdzierżawiony, dlatego nie inwestuję w niego. Zamierzam w październiku, być może na wiosnę, chyba raczej na wiosnę, kupić działkę oczywiście w kredycie, a nie płacić dzierżawy, tak? Bo zamiast płacić dzierżawę będę spłacał kredyt i ta działka będzie w przyszłości moja, a zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten mój plac. Właśnie wjeżdżamy teraz na ten plac, ja otwieram bramę i słuchajcie, moi drodzy, tu po prawej stronie mam chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć garaży, siedem mam tam dalej jeszcze i osiem. I teraz patrzcie, wynajmuję ten plac tutaj, pod, właśnie jedzie za mną gościu, który będzie kosił trawę tak naprawdę. Tu mam kontenery magazynowe, czyli tak zwane magazyny samoobsługowe i z tyłu też jest szczęście, nie wiem czy widać przez szybę czy nie. Zaraz do Was wrócę, tylko muszę powiedzieć gościowi, który będzie mi kosił trawę tutaj, bo mi trochę porosły chwasty. Ten plac wynajmuję, podzieliłem go na kilka takich części, bo mam wielu tutaj różnych klientów. A, tu jest właśnie Tiny House, czy sorry, przyczepka pod Tiny House, który będę wkrótce budował. I to jest moja czwarta firma, powstanie wkrótce. I zaczynamy to budować, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Dzisiaj jadę, blachy już kupiłem, ocynkowane na ten. Dzisiaj jeszcze jadę po płyty OSB. Dzisiaj jest sobota, o 6:30 już wyjechałem do domu, jest teraz za 15, za 10, 7. Jadę kupić do tego Tiny House'a blachę ocynkowaną i być może po drodze od razu drewno konstrukcyjne i być może też sklejka płyty OSB po to, aby w poniedziałek mój kolega i wspólnik Marcin mógł zacząć robić podwozie do Tiny House. Co jeszcze? Słuchajcie, tam mam magazyny. Te magazyny de facto powinny iść aż do samego końca tak naprawdę tutaj, ale na razie nie mam kasy. Tam dalej mam garaże. Odnośnie garaży muszę domówić trzy garaże, bo już mam trzech klientów na kolejne garaże i to, słuchajcie, też jest fajne, jakbyście chcieli wejść w self-story, czyli w magazyny. Mój nie wygląda w ogóle nawet w żaden sposób tak dobrze, jakbym chciał, ale to dlatego, że po prostu zainwestowałem, żeby sprawdzić jakieś tam 100 tysięcy niecałe i to się sprawdziło, słuchajcie, zarabiam na tym pieniądze. Jakbym miał więcej magazynów, to miałbym pewnie jeszcze więcej kasy, bo wszystkie mam wynajęte, tak samo garaże. Jak ktoś nie ma pieniędzy na kontenery, bo one są dużo droższe, taki jeden kosztuje gdzieś z 5-6 tysięcy, a te mniejsze z 4,5-5. Stara poszła do góry. Słuchajcie, po prostu z placu jadę do mojego kolegi, który jest moim serwisantem też i remontuje, serwisuje mi generalnie wszystkie moje traktory i koparki, które sprzedałem, które sprzedam w przyszłości. Nie mam pracowników serwisowych na etacie, słuchajcie, bo nas na to na razie nie stać, jesteśmy zbyt małą firmą, więc zlecamy te usługi firmom zewnętrznym, a Krzysiek jest osobą, która po prostu potrafi naprawić każdą maszynę, więc jest idealny. Jakby nie było stać, żeby go zatrudnić w przyszłości, to bym go na pewno zatrudnił, bo jest naprawdę dobrym fachowcem. Na razie po prostu zlecam to jego firmy. Chcę nagrać tą kopareczkę, czekaj chwilę. To jest JCB czy co to jest? JCB. Słuchajcie, przyjechałem teraz po płyty, ale widzę, że mają jakąś dostawę, tam tir stoi, więc idę pogadać o współpracy. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, jest to hurtownia, od której brałem, mogę zrobić im reklamę, Budomax, tylko będzie odwrotnie pisać, napisane, przepraszam. Brałem materiał kiedyś, jak prowadziłem firmę usługowo-wykończeniową. Dogadałem się z nimi, że będę od nich brał materiały i dopiero po 2 miesiącach im zapłacę. Można się dogadać i tak trzeba robić. Choć materiały tak poszły w górę o 100%, nie? Także wełny mam, płytę OSB mam. Mam jeszcze jakieś skręty, plandekę, inne graty. Muszę Wam powiedzieć, że tragedia, słuchajcie, no jak płyta kosztowała 110 zł, teraz kosztuje 200 z hakiem, więc to wszystko będzie miało wpływ na finalny koszt całego projektu.
Zobaczcie teraz proszę, jak w ogóle, jak się tutaj kształtują ceny, nie? To są ceny bez rabatów tak naprawdę, bo ja później jeszcze jakiś rabat z tego będę miał. No ale już kupiłem tą membranę, plandekę, płytę, wkręty, piankę. No i płyta USB, słuchajcie, no 260 zł za arkusz płyty. To jest dużo za dużo tak naprawdę. No ale cóż, trzeba robić swoje dalej. No i szukać kosztów, ale nie w kontekście kosztów oszczędności odnośnie jakości, ale po prostu, żeby jakość zachować, a mieć lepsze ceny. Odstawiłem teraz ten cały materiał, który miałem tam na placu u siebie. Przyjechałem teraz pod bank, bo podpisuję teraz umowę na kredycik. Kredycik, który będę miał na ten projekt Tiny House tak naprawdę. I teraz do Was pytanie mam takie. Jakbyście mieli teraz, bo tak się złożyło, że akurat mam taki dodatkowy przychód w wysokości tam 1000 zł miesięcznie. I teraz co byście zrobili? Czy byście sobie kupili samochód w leasing, na przykład, bo też to rozważałem, bo jeżdżę starym samochodem z 2003 roku, Oplem za firmą, jak zresztą widzicie. Czy byście po prostu ten przychód, który macie dodatkowy, zagospodarowali właśnie na jakiś projekt? Czyli na jakiś cel, który chcecie zrealizować. Ja zdecydowałem, że dalej będę jeździł tym autem. A kredyt, który biorę na tego Tiny House'a, to z tego przychodu, który mi wpadł teraz dodatkowo przez dłuższy okres czasu, będę spłacał sobie ten kredyt tak naprawdę. Więc chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że ja na przykład jestem człowiekiem, który nie potrzebuje mieć fajnego auta, może kiedyś sobie kupię jakieś fajne. A ważniejsze są dla mnie takie rzeczy, które trzeba zrealizować, które w perspektywie czasu przyniosą mi większe korzyści niż to auto, którym będę jeździł. Więc wchodzę do tego banku, już Wam pokazuję, jaki to jest bank. I moi drodzy, to jest bank spółdzielczy w Brudnicy. Więc wyszedłem, słuchajcie, z banku. Kredyt podpisany, czy umowa podpisana, kredyt wzięty. W międzyczasie miałem 5 telefonów, bo zaraz będę odzwaniał, tylko zajechałem coś zjeść. Pewnie Wy tak samo macie, że w ciągu dnia jecie jakieś niedobre jedzenie, niezdrowe i popijacie niezdrowymi napojami gazowanymi, na przykład takimi tak naprawdę. No ale tak to bywa. Jadę teraz odebrać tatę, bo zadzwonił do mnie teścia ze szpitala, żeby go przewieźć. Potem jadę do firmy, zaraz Wam pokażę, jak to dalej wygląda. Dzieje się dzisiejszego dnia dosyć mocno, słuchajcie. Odwiozłem teraz już teścia, jadę teraz do Inhusa. Pokażę Wam zaraz, gdzie jest ta strefa coworkingowa, gdzie wynajmujemy te biura, na dole są takie magazynki jeszcze. No i gdzie tworzymy właśnie tą naszą platformę Inhus.com. W tej chwili muszę jechać sobie tam dokumenty wypełnić odnośnie stażu, bo wzięliśmy raz, dwa, czterech stażystów. Trzy stażystki z jednego programu, jednego stażystę wziąłem na inną firmę, ale pracuję przez Inhusie tak naprawdę teraz. Więc z trzyosobowego zespołu zrobił nam się zespół siedmioosobowy i to jest fajne właśnie, nie? Że tak jest, że coś się dzieje. Teraz Wam pokażę, gdzie mamy tą swoją strefę coworkingową, nazywa się Kubik Office. Tam dziewczyny sobie siedzą. Ja nie będę ich nagrywał, bo pewnie sobie tego nie życzą i nawet słusznie. A tu mam u góry 5-6 biur takich małych, a na dole są magazyny, więc idę teraz. Ale ja wyglądam, kurczę. Latam, dlatego jestem taki czerwony i zgrzany. Idę teraz, no właśnie dzwoni po raz drugi wspólnik, muszę odebrać. Jak panujesz nad dniem, to znaczy, że robisz za mało. Jak nie panujesz, to jesteś w swoim żywiole. Już wyjechałem z Kubika. Nie mogę Wam tego pokazać, ponieważ dziewczyny sobie na razie tego nawet nie życzą, albo nawet nie wiedzą, ale nie chcę im o tym mówić. Po co mają wiedzieć, że nagrywam swój kanał? Niech pracują, tak? Niech robią swoje. Jadę teraz do Evola, bo muszę tam też parę rzeczy załatwić. A plac tam z tymi traktorami, z koparkami jest właśnie zaraz na wylocie na Malbork i zaraz przy siódemce łączącej Gdańsk z Warszawą. Więc większość naszych traktorów się sprzedała. Koparki też. Czekamy teraz na 10 koparek, które mają przypłynąć 26 chyba lipca. Teren nam strasznie, widzicie, zarósł. Musimy coś z tym zrobić. No jest tyle rzeczy do zrobienia, że po prostu nie wiadomo w co ręce włożyć. Zobaczcie, tą markę, od tej marki się zaczęło. Lowol. I znalazłem też w tej chwili, zobaczcie, wizytówki swoje stare. Próbowałem tą markę wprowadzić do Irlandii i muszę wam powiedzieć, że było to w ten sposób, że po prostu nie udało mi się zostać importerem w Polsce tej marki Lowol, tych traktorów. Więc postanowiłem, że mieszkałem tam kiedyś w Irlandii, prowadzić tą markę jako wyłączny importer w Irlandii, ale
Ale to nie było takie łatwe, bo Irlandczycy, odwiedziłem chyba 10 firm i latałem tam co 3 miesiące, aby próbować tą markę wprowadzić. I teraz słuchajcie, w Polsce wprowadzam markę Carter. O, będziecie widzieć osobno odwrotnie, ale Carter Polska. Są koparki, gdzie zostaliśmy wyłącznym importerem w Polsce tych koparek. I tutaj nam jest ciężko wprowadzić tą markę, żeby ona była rozpoznawalna, żeby wzbudzała już takie zainteresowanie klientów, zaufanie i budować ten brand tak zwany, tak? Tej marki Carter. Alowola nie udało mi się, poniosłem może nie porażkę, ale nie udało mi się tam wprowadzić tej marki na rynek irlandzki. A wracając jeszcze do tego, że należy, słuchajcie, zawsze starać się być pierwszym ogniwem w łańcuchu sprzedażowym. To znaczy, jak ja teraz jako Evol jesteśmy dealerem pewnych marek, to udało nam się w ciągu pół roku zostać importerem wyłącznym koparek Carter. Tak naprawdę to dzięki mi, bo ja kontaktowałem się z fabryką, zacząłem z nimi rozmawiać. Ściągnęliśmy pierwszą partię koparek. Za miesiąc przyjeżdża druga partia koparek. 10 sztuk zamówiliśmy teraz. Wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych na to. I zamierzamy być na targach Warsaw Expo w Nadarzynie. Zaraz Wam pokażę. Więc patrzcie, moi mili, będą te targi i my chcielibyśmy, znaczy złożyliśmy, ciemno się zrobiło, kamerka cholerna. Tutaj są te marki JCB, Bobcat, Sunwar, też jest nasza konkurencja. Tu jest Kingway, tu jest Komatsu. I my mieliśmy mieć te 25 metrów, nie? Tutaj to jest bardzo mało, bo Kingway ma stówkę ma Bobcat. No, ale udało nam się załatwić miejsce tej firmy, słuchajcie. Bo ta firma nie zrobiła rezerwacji, więc ja pół godziny temu dosłownie zrobiłem rezerwację na te 100 metrów placu. To kosztuje 100 zł za metr kwadratowy, czyli 10 koła, 10 tysięcy. No i tu będziemy 9 września chyba. Zaraz zobaczę dokładnie datę. Targi odbędą się w dniach 30 września, 2 października. Może być już trochę chłodniej. Więc moim imieniem jestem trochę zmęczony. Udało mi się dzisiaj wszystko załatwić. Ten kredyt, który dzisiaj rano podpisywałem, już mam pieniądze na koncie. Teraz jeszcze nie załatwiłem tylko tych garaży, które muszę mieć na swój plac. Dzień dobiega końca, 15:28. O kurczę, muszę to zakończyć, muszę jechać po córkę. Trzymajcie się serdecznie, do następnego vloga, do usłyszenia i... Krzysztof, z Zoli w sprawie zakupu ciągnika z Solis. Okej, okay, jaki... Tak, bardzo dobrze się Pan dodzwonił. Proszę powiedzieć, jaki model Pana interesuje? Dwudziestka. Dwudziestka, proszę Pana. Wie Pan co, jest taka możliwość, a ja Ci powiem inaczej. My w tej chwili na placu mamy model 26, on jest gabarytowo taki sam, tylko ma mniejszą ilość koni, tak? Bo 26 ma 25 koni, a 20 ma koni, tak jak mówi sama nazwa, tam 20 prawie, prawda? 20, okej, okay. Ale gabarytowo Pan mówi, on będzie też wielkość ta sama, tak? Tak. Proszę Pana, plac znajduje się naprzeciwko stacji Lotos Optima przy urzędzie celnym. Do godziny 16 Pan dojedzie, czy nie? Przy urzędzie celnym tam jesteś. Ale to na tym samym placu co urząd celny, rozumiem, odprawy kiedyś tam robił, tak? Nie, no będzie Pan widział, to takie dwa traktory nam zostały jeszcze, bo czekamy na dostawę. Tutaj ładowacze też mamy, jakieś kosiarki na placu. A taki kontener będzie, wie Pan, biurowy, żółty. Tak jak na urząd celny, tak jak na stację, nie? Tylko wie Pan co? O której pan będzie? Bo jeśli... Bo ja muszę zaraz wyjechać, że tak powiem, odebrać dziecko z przedszkola, ale mogę Panu zostawić bramę Panu otwartą i najwyżej do Pana wrócę tutaj porozmawiać, albo zrobimy to telefonicznie. No to byłoby wyśmienicie. Ja mówię, że w tej chwili, bo wyjechałem z Gdańska, dojeżdżam do Nowego Dworu, wie Pan, no różnie z wjazdem będzie, bo załóżmy, że mały pół godziny w tym czasie, jakby Pan załatwił sprawę z dzieckiem, byśmy sobie chwilę pogadali, bo ja jestem zdecydowany na zakup.
Wie pan co? Jak najbardziej. Umówmy się, która jest godzina teraz tak naprawdę? Dobra. Wie pan co? Ja 16.10 będę z powrotem. 16.05, 16.10. Najwyżej ja na pana poczekam, albo poczeka pan na mnie, albo ja na pana. Wszystko, że w porządku, jesteśmy umówieni, fajnie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Widzicie, jak to jest czasami? Jadę teraz po moją córkę i przyjadę tutaj z córką i sprzedam ten traktor. Nie 20, tylko 26, bo wiem, że go sprzedam.